Dzień dobry Państwu. Nazywam się Justyna Soliwoda, jestem pracownikiem Narodowego Archiwum Cyfrowego i tak jak zgodnie z zapowiedzią chciałabym powiedzieć Państwu przede wszystkim o dwóch kluczowych systemach informatycznych, które realizujemy w Narodowym Archiwum Cyfrowym. Przede wszystkim o zintegrowanym systemie informacji archiwalnej, w skrócie nazywamy go ZOSIA, i o serwisie Szukaj w archiwach.pl. W ubiegłym roku sformułowaliśmy misję Narodowego Archiwum Cyfrowego. Sformułowaliśmy ją jako budowanie nowoczesnego społeczeństwa świadomego swojej przyszłości. Natomiast celami strategicznymi naszej instytucji jest zapewnienie nowoczesności archiwów, budowanie tożsamości wyrastającej z pamięci i dbałość o przejrzystość i ciągłość państwa. I te cele i ta misja przyświecają wszystkim naszym działaniom takim codziennym i też jakby takim strategicznym myśleniu o instytucji i o działalności naszej instytucji i archiwów państwowych. Natomiast żeby zrozumieć potrzebę i skalę tych przedsięwzięć, które będę chciała omówić, należy sobie przypomnieć, czy uświadomić, czy tak sformułować zakres przestrzeni, w jakiej musimy się poruszać, budując te narzędzia. Przede wszystkim należy sobie przypomnieć, jak wygląda sieć archiwów państwowych. Są to trzy archiwa centralne. Archiwum Akt Nowych, Archiwum Główne Akt Dawnych i Narodowe Archiwum Cyfrowe. Oprócz tego sieć 30 kilku bądź 70 kilku, w zależności jak liczymy tę sieć, archiwów terenowych rozsianych po terenie całej Polski. Na czele tych instytucji znajduje się Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, która wyznacza generalne kierunki i standardy działalności tych instytucji. Nad nami oczywiście jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Narodowe Archiwum Cyfrowe jest jednym z archiwów centralnych i oprócz tej tradycyjnej archiwistyki związanej z opracowaniem materiałów archiwalnych, przede wszystkim fotografii, nagrań i filmów, które bardzo licznie znajdują się w naszym zasobie, jesteśmy centrum kompetencji w obszarze digitalizacji tych materiałów archiwalnych dla całej sieci archiwów państwowych, ale również innych instytucji posiadających zbiory archiwalne. Natomiast takim kluczowym zadaniem, jeśli chodzi o systemy informatyczne, jest zadanie związane z budową systemów i całej infrastruktury IT, nie tylko oczywiście na potrzeby Narodowego Archiwum Cyfrowego, ale na potrzeby wszystkich archiwów państwowych na terenie całej Polski. Jeśli chodzi o zarządzanie samym systemem ZOSIA, przede wszystkim systemem ZOSIA, ale również innymi informatycznymi projektami realizowanymi w naszej instytucji, na czele głównych kierunków i wizji tych systemów i rozwiązań znajduje się komitet sterujący, w którego skład wchodzą przedstawiciele Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i pracownicy Narodowego Archiwum Cyfrowego. Komitet sterujący wskazał kierownika projektu i projektów, jeśli mówimy również o serwisie Szukaj w archiwach w tym momencie, którzy realizują te zadania, które formułują komitety sterujące. Natomiast cały proces realizacji systemów informatycznych odbywa się w ramach trzech oddziałów. Oddziału archiwistyki cyfrowej, w której są formułowane wymagania wobec tych systemów. Oddział archiwistyki cyfrowej przetwarza zapotrzebowanie ze strony użytkowników i archiwistów wobec tych systemów. Tutaj też docelowo odbywają się testy, wdrożenia, szkolenia i wszelka komunikacja związana jakby z tymi systemami informatycznymi. W oddziale programowania oczywiście pracują programiści, nasi deweloperzy, którzy próbują zrealizować to, co oddział archiwistyki cyfrowej sobie wymyśli. I oddział infrastruktury stara się spełnić oczekiwania archiwistów i utrzymywać system w pełnej dostępności, w jak najlepszej ciągłości i wydajności, te systemy informatyczne, które rozwijamy.
ważnym organem formalnym i nieformalnym w ramach tej struktury są ambasadorzy przede wszystkim systemu ZOSIA. To są użytkownicy, to są pracownicy archiwów, użytkownicy, codzienni użytkownicy systemu ZOSIA, którzy reprezentują poszczególne archiwa państwowe. Są ciałem o tyle nieformalnym, że mówią różne pozytywne i negatywne swoje i nie swoje przemyślenia na temat systemu, działalności systemu i kierunku rozwoju tego systemu. I na podstawie ich opinii i współpracy z tymi osobami są formułowane dalsze zmiany, które następują w samym systemie. System ZOSIA jest systemem, który jest rozwijany od ponad 10 lat. W 2008 i potem w 2008 i wcześniej jeszcze w 2007 roku zapadły decyzje i pierwsze kroki związane z budową tego systemu. Wtedy też system został wdrożony w kilku pierwszych archiwach państwowych. Od tego momentu, od tych pierwszych działań i pierwszej decyzji bardzo dużo w systemie się zmieniło, bardzo dużo w systemie się wydarzyło. Odbyło się kilka dużych wdrożeń, w sensie jakby zmiany w oprogramowaniu. Pojawił się serwis szukajwarchiwach.pl, który jest naszą witryną, w której archiwa państwowe udostępniają swoje zbiory opracowane w systemie ZOSIA. System przeszedł niezależny audyt, w ramach którego naczelny dyrektor otrzymał rekomendacje do pełnego wdrożenia systemu. Nie chcę omawiać szczegółowo tych procesów, natomiast chcę pokazać, że w zasadzie system jest cały czas systemem, który żyje i który się zmienia. Natomiast jeśli chodzi o samo udostępnienie tego systemu, to mówimy o skali 100 instytucji, które obecnie z tego systemu korzystają. W różnych latach była różna intensywność wdrażania tego systemu. Natomiast to, co istotne z obecnego zespołu, który odpowiada za kształt tego systemu, to w zeszłym roku przeprowadziliśmy bardzo intensywny proces wdrażania ZOSI w całej sieci archiwów państwowych. Tylko w ubiegłym roku przeprowadziliśmy wdrożenie w 15 instytucjach, w 15 archiwach państwowych i kilku instytucjach spoza sieci archiwów państwowych. 15 instytucji terenowych, natomiast jeśli liczymy te instytucje razem, te archiwa państwowe razem z oddziałami, de facto mówimy o 39 instytucjach z terenu całej Polski. Mówimy o ponad 5 milionach rekordów, które musieliśmy przemigrować z tych instytucji i przeprowadziliśmy kilkanaście szkoleń dla ponad 100 ZOSIA Masterów, czyli ekspertów, którzy kaskadowo szkolili swoich współpracowników z instytucji. Na migrację jednej bazy z tych 39 baz przeznaczaliśmy 7 dni roboczych, czyli de facto jak ruszyliśmy z pracami w połowie lutego, harmonogram przewidywał pracę do zrealizowania do początku grudnia tak naprawdę. Proces żmudny o tyle, że mogła ten proces wykonywać jedna osoba w tym samym czasie, w związku z tym nie mogliśmy zrównoleglić tych prac. Jeden pracownik miał zakaz brania urlop przez ten okres. Oczywiście żartuję. To jest nasz zespół, który przeprowadził całe to wdrożenie w tych 39 instytucjach. Raptem 5 osób odpowiada za cały ten proces. Tylko w ubiegłym roku przeprowadziliśmy migrację dla prawie 60 tysięcy zespołów z 39 instytucji, prawie ponad 5 milionów jednostek archiwalnych, które zawierały prawie 90 tysięcy obiektów. Tak jak mówiłam, migrację prowadził jedna osoba, Michał, który przemigrował ponad 3 gigabajty danych z baz danych. Nie był w stanie zliczyć ilości błędów, jaka wystąpiła w tych baz danych. W tych bazach danych oczywiście błędy w sumie dość podobne, jak podczas swojej prezentacji opowiadała Alicja, jeśli chodzi o doświadczenia muzeów, ponieważ błędy, z jakimi my się spotykaliśmy w bazach archiwalnych, wyglądały dość podobnie.
Wdrażamy system nie wyłącznie w sieci archiwów państwowych, ale również w instytucjach archiwalnych spoza tej sieci. Są to różne muzea, instytuty, fundacje. Tylko na początku tego roku mieliśmy na liście w planach swoich ponad 30 nowych instytucji. Nie lubimy spoczywać na laurach, lubimy stawiać sobie wyzwania. W związku z tym postanowiliśmy wystartować do programu operacyjnego Polska Cyfrowa, do działania 2.1 na kompleksowy rozwój systemu ZOSIA. I ku naszemu przerażeniu dostaliśmy dofinansowanie. Kilkanaście dni temu dowiedzieliśmy się, że środki w pełnej kwocie, o jaką się staraliśmy, otrzymaliśmy. No i w ramach tego mogę Państwu powiedzieć, że rozpoczynamy pracę nad nową wersją systemu, nad modernizacją systemu ZOSIA, którą przewidujemy jako realizację projektu na 36 miesięcy. Te elementy na niebieskie, czy w zasadzie fioletowe, tak jak widać na tym dużym ekranie, to są elementy, które w tym momencie system posiada. To są funkcjonalności, moduły, które system posiada. Te zielone elementy to jest to nasze wyzwanie, które sobie postawiliśmy i z którym, mam nadzieję, w przeciągu 36 miesięcy uda nam się skonfrontować. System ZOSIA to jeden system, podstawowy system informatyczny, który realizujemy, ale to nie wszystko, bo oczywiście jest serwis szukajwarchiwach.pl, który korzysta z danych wprowadzonych do systemu ZOSIA. I serwis szukajwarchiwach.pl jest taką naszą witryną, w której archiwa państwowe publikują swoje zasoby. System ZOSIA jest systemem wewnętrznym, używanym w instytucjach wykorzystujących ten system, natomiast jest niedostępny dla użytkowników. Informacje wprowadzone do systemu ZOSIA są publikowane w serwisie szukajwarchiwach.pl. Oczywiście serwis w obecnej odsłonie jest serwisem, który został uruchomiony kilka lat temu i też widzimy potrzeby przeprowadzenia dość głębokich prac związanych ze zmianami w tym systemie. W zeszłym roku rozpoczęliśmy projekt modernizacji serwisu szukajwarchiwach.pl. W ramach tego projektu przeprowadziliśmy cykl kilku badań z użytkownikami, bo tak naprawdę to, co użytkownicy mówią, to jakie są oczekiwania użytkowników, jest dla nas leży jakby u podstaw naszej działalności i kierunku naszych działań jako instytucji. W związku z tym chcemy słuchać tych użytkowników. Na podstawie tych badań użytkowników zostały przeprowadzone prace związane z budową nowej architektury informacji tego serwisu. Została przygotowana nowa identyfikacja graficzna. W tym roku przewidujemy przede wszystkim prace związane z oprogramowaniem i przebudową, rozbudową infrastruktury, w ramach której ten serwis będzie uruchomiony, co mamy nadzieję nastąpi pod koniec tego roku bądź na początku przyszłego. Tak jak już wspomniałam, badania użytkowników są ważnym elementem realizacji naszych systemów informatycznych. To są rzeczywiste zdjęcia właśnie z tego procesu badania użytkowników nad serwisem szukajwarchiwach.pl. Staliśmy za lustrem weneckim i nisko kłanialiśmy głowami przed uwagami, zastrzeżeniami i wątpliwościami użytkowników do obecnej w konstrukcji działania serwisu szukajwarchiwach.pl. Te uwagi, które wyciągaliśmy z tych obserwacji, szczegółowo analizowaliśmy, szczegółowo spisywaliśmy, przetwarzaliśmy i mamy nadzieję, że ta wersja serwisu, która zostanie udostępniona w przeciągu najbliższych kilku miesięcy, będzie odpowiedzią na te potrzeby, które przebadaliśmy. Serwis szukajwarchiwach.pl i projekt ZOSIA są głównymi systemami informatycznymi realizowanymi przez Narodowe Archiwum Cyfrowe, natomiast są nie jedynymi, ponieważ projekt Archiwum Dokumentów Elektronicznych, o którym celowo tak naprawdę nie mówię, ponieważ jest projektem realizowanym przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, natomiast trzy te projekty leżą u podstaw budowy jednej zintegrowanej informacji archiwalnej z całej sieci archiwów państwowych, która jest de facto rozwijana i utrzymywana przez jeden zespół na jednej infrastrukturze z całej sieci archiwów państwowych. Dziękuję Państwu za uwagę.